Dziękujemy Łedwo-Drugom oraz Szkole Nurkowania Darmo, Kajaki Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Szrąg-Czerna. Dziękujemy WOK, oczywiście Centrum Kultury Pani Dyrektor Dąbrowińskiej, która również zaangażowała się bardzo, zresztą nie tylko w tym roku, ale w innych latach również. Dziękujemy poszczególnym sekcjom oraz zespołom wokalnym. Dziękujemy fotoreporterom, wolontariuszom Jan Mazur i Pan Bochon oraz Pan Żyworonek. Dziękujemy Gazecie Lubuskiej i Pani Małgorzacie Szczepkowskiej, która co roku jest z nami. Dziękujemy, że nieraz nie mamy czasu, a Pani potrafi do nas zadzwonić, jak tam, co się dzieje. Także wielkie dzięki. Gazecie Regionalnej Piotrowi Piotrowskiemu, TVP Zielona Góra Gorzów, TVP 2. Oczywiście dziękujemy Fundacji WOŚ, Dzidzi, Jurkowi Owsiakowi oraz wszystkim pracownikom Fundacji, pokojowemu patrolowi. Bardzo serdecznie i gorąco dziękuję swoim córkom, Katarzynie i Agacie. Nie dałabym rady bez nich i bez ich zdań. Są to moje też dwa aniołki i dziękuję Wam bardzo, bo są ze mną. Były takie małe jak moja wnuczka Weronika i tak rozpoczynałyśmy finał. Dziękuję rodzince PE Piotrowi, Kacprowi i Damianowi. Stoją obok. Dziękuję Akserowi. Jest to chłopak z Berlina, doktor nauk, który również przez ostatnie 4 lata włączył się, wspiera nas i pomaga. Także dziękujemy bardzo, Akser. Dziękujemy restauracji Cesarski Ogród i Arkadiuszowi Szalek oraz jego całej rodzinie. Przyjaciele orkiestry to firma Mikro Silicon oraz spółka Szwik. Dziękujemy radnym Pani Małgosi Poznań-Sokołowskiej, Danusi Kozłowskiej, Pawłowi Lustra i Bernard Świątek za przekazanie wyrobów cukierniczych pięknego domku, który został zlicytowany i słyszałam, że był ponoć bardzo pyszny. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Danielowi Werchewce i jego pięknej żonie Agacie za to, że byli wolontariuszami. Proszę Państwa, nie miałam jak przyjemnego finału. Dziękuję naprawdę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i powtórzę jeszcze raz. Z takim burmistrzem chcę grać do końca świata i jeden dzień. Jeden dzień dłużej. Jeśli o kimś zapomniałam, to przepraszam, bo pisałam to też bardzo, bardzo szybko, bo jeszcze dalej się rozliczamy, zbieramy, teczka z dokumentami już jest bardzo gruba. Ale jeszcze przeczytam, Panie Burmistrzu, 3 minuty i już kończę, bo wiem, że macie długą sesję. Proszę Państwa, Rafał Drozdek, wolontariusz, który ze mną jest, też był taki mały jak Weronika. Dziś jest dorosłym mężczyzną, wspiera, pomaga, zebrał kwotę 1375,77 zł. Marta Janczewska 722,31. Marek Gipa 697,24. Janusz Gipa 579,16. Natalia Słowińska 532,82. Rafał Lenin 512,89. Dorota Jania 484,00. Małgorzata Siemiątkowska 484,56. Bartłomiej Zygmuntowi 483,31. Wiktoria Korczyk 486,90. I tak mogłabym czytać bardzo, bardzo długo, że w tych naszych puszeczkach były tak olbrzymie kwoty. Także dziękuję bardzo. Mam jeszcze do rozliczenia konkurs, który był organizowany w szkołach na temat 22 finału plakaty. Również ten konkurs rozliczymy. Dziękujemy bardzo, że po raz pierwszy w życiu
Jest to teraz 22 finał, możecie sobie Państwo policzyć, że po raz pierwszy jestem, bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, radnym i całej społeczności, że po raz pierwszy każdy wolontariusz mógł otrzymać bilet na basen. Niektórzy w ogóle nie idą na ten basen, bo mówią, że trzymają te bilety na pamiątkę, będą je zarobić na Allegro i cytować. To była wielka radość, kiedy rozdawałam bilety nawet w wojsku i nie wyobrażałam sobie, że dorośli ludzie mogą się tak bardzo cieszyć, bo niby nic, a jednak ten bilet był super sprawą, także dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję 150 wolontariuszom, 100 wolontariuszom bez identyfikatorów, tak, którzy pomagali, wspierali, sortowali, liczyli, przenosili, dźwigali i byli razem z nami. Najbardziej dziękuję mieszkańcom naszego miasta, gminy Żagar, gminy Brześnica, całemu naszemu powiatowi, że mieszkańcy w tym roku również byli bardzo wspaniali. W tamtym roku krzyczałam, zbierajcie przez cały rok jedną złotówkę, żebyśmy mieli 27 tysięcy. Zrobimy to w 5 minut zbiórkę, a później będziemy się tylko bawić. Mieszkańcy posłuchali. W tym roku, proszę Państwa, zebraliśmy ponad 28 tysięcy. Dziękuję bardzo.